Zachowanie szczególnej ostrożności przez kierowców w pobliżu przystanków, gdy wysiadają tam ludzie, wydaje się być oczywistością. Okazuje się, że nie jest. Ostatnio w Chorzowie, w tym samym miejscu, doszło do dwóch sytuacji, gdzie sekundy dzieliły od tragedii. Policja opublikowała film z monitoringu ku przestrodze. Widać na nim, jak nadjeżdżające auto omal nie uderza w człowieka. Łukasz Kądziołka. Wychodząc z tramwaju, pasażerowie powinni czuć się bezpiecznie. Niestety na jednej z ulic w Chorzowie nie mogą. Dzisiaj policja opublikowała nagrania niebezpiecznych sytuacji, do których doszło w ostatnim czasie na ulicy Armii Krajowej. Kierowca ma obowiązek zatrzymać się i pozwolić opuścić bezpiecznie pojazd. Pasażerowie mieli dużo szczęścia, nie odnieśli poważnych obrażeń, za to kierowcy w jednej i drugiej sytuacji będą musieli za brak wyobraźni zapłacić 1300 zł. Policjanci ukarali ich też 10 punktami karnymi. W takich przypadkach niewiele mogą zrobić zarówno piesi, jak i motorniczy, ponieważ ich rola w pewnym momencie się kończy. Motorniczy jest w stanie zobaczyć, co się dzieje w zasięgu lustra, które oczywiście ograniczoną odległość jest w stanie pokazywać. I wtedy są sytuacje takie, gdzie motorniczy po prostu wstrzymuje otwarcie drzwi, widząc, że pojazd dojeżdża do przystanku czy do tramwaju z dużą prędkością. Potrącenia na przystankach tramwajowych nie są częste, a niebezpieczne sytuacje ogranicza w pewnym stopniu odpowiednia infrastruktura. Jak tutaj na ulicy 3 Maja jest tak zwany przystanek wiedeński. Kierujący widzi to podwyższenie, musi zwolnić i to daje ten czas na reakcję tej osoby pieszej, tego pasażera, tego tramwaju, który ten pojazd opuszcza. Nie wszędzie taki przystanek da się zrobić, dlatego kierowcy powinni pamiętać, że na drodze nie są sami.